przed tą eliminatorią uważałem, że faworytem jest Stiełła poprzez różne rzeczy. Ilość zawodników w reprezentacji, jakość tych zawodników, to co zrobili w europejskich pucharach w tamtym roku chociażby. I ten wynik 1-1 przybliżył nas zdecydowanie do tego, żeby powiedzieć, że przed meczem rewanżowym szanse są 50-50. To od nas będzie zależało, w jaki sposób to będziemy umieć wykorzystać. Tamtym razem, kiedy grałem w Lidze Mistrzów, ostatnim razem to było w Danii. Tu jestem w klubie, który dużo mi dał. Jestem w Polsce u siebie, tak więc na pewno ta presja jest większa, tak? Bo tutaj prawdopodobnie dokończę swoją grę w piłkę nożną. Tak więc są takie, można powiedzieć, porównania, ale na takie mecze się czeka, o takich meczach się śni, żeby zagrać dobrze, żeby strzelić bramkę i wszystko jutro zrobimy, żeby tak było. Dla nas myślę, że nieważne jest, jaki wynik mamy jutro. Najważniejsze jest, żebyśmy weszli do grupy i to jest nasz cel. Z tego powodu obojętnie, czy będzie remis albo wygrany mecz od nas. Chcemy wejść do grupy i to jest najważniejsze.